Spokojne, sobotnie popołudnie przerywa przeszywające wycie syren alarmowych. Zrywasz się z krzesła i podbiegasz do okna. Niebo po sam horyzont zasnuwają czarne chmury. Smagane potężnym wichrem drzewa uginają się niemal do poziomu. Wraz z kroplami deszczu o ziemię, dachy i samochody uderzają kule gradu wielkości piłeczek golfowych. Brzmi to jak tabun galopujących zwierząt tuż nad twoją głową. Wszędzie dookoła odzywają się alarmy. Czarne niebo zaczynają rozdzierać pioruny ku akompaniamencie dudniących grzmotów. Serce podchodzi ci do gardła. Gdy obserwujesz, jak na zewnątrz z sekundy na sekundę rozpętuje się chaos, ogarnia cię pierwotny lęk przed siłami natury. Odgłos syren przywołuje cię z powrotem do rzeczywistości. Musisz jak najszybciej dostać się do piwnicy. Gdy odwracasz się od okna, kątem oka dostrzegasz kolosalne tornado przedzierające się przez ulicę. Trąba powietrzna wyrzuca w powietrze motocykle, lodówki, a drzewa wyrywa z korzeniami jak patyki. Pod wpływem potwornych sił zaczyna odrywać się dach jednego z budynków. W wir wciągane są nawet samochody i bryły asfaltu, jakby nic nie ważyły. Wygląda na to, że tornado w przeciągu godziny zrówna całe miasto z ziemią. Wraz z tobą, jeśli natychmiast nie ruszysz się z miejsca. Gdy chowasz się w piwnicy, wciąż towarzyszą ci koszmarne odgłosy rozrywanego na strzępy miasta. Po jakichś 20 minutach zapada cisza, która z jakiegoś powodu jest jeszcze bardziej niepokojąca niż niedawna kakofonia. Ostrożnie wychodzisz na zewnątrz. Chmury się rozwiały i odsłoniły słońce. Na szczęście twój dom ostał się klęsce żywiołowej, ale większość miasta jest w kompletnej ruinie. Zaraz, zaraz, przecież trąby powietrzne nie występują w miastach. Prawda? A jednak, tornado dewastuje wszystko na swojej drodze. A przy okazji, mitem jest również pogląd, że zatrzymuje się na granicy rzek, jezior i gór. Przebija się przez wszystko bez wyjątku. Nie wiadomo w sumie skąd wzięło się przekonanie, że tornada nie zaglądają na tereny zabudowane. Same tylko Stany Zjednoczone rocznie nawiedza około 1000 trąb powietrznych. To 75% wszystkich tornad na świecie. Większość występuje na środkowym wschodzie kraju, w takich stanach jak Teksas, Oklahoma, Nebraska, Iowa i Dakota Południowa. Obszar ten nieoficjalnie nazwany został Aleją Tornad. Dlaczego akurat tam? Chłodne, suche powietrze z Kanady i gór skalistych napotyka tam przesuwające się ku północy ciepłe, wilgotne powietrze z nad Zatoki Meksykańskiej. Ciężkie, zimne masy wypychają ku górze lekkie, ciepłe powietrze, które unosi się, skrapla i buduje potężną chmurę burzową, wewnątrz której trwa intensywny cykl wymiany powietrza. Gwałtowne prądy zderzają się ze sobą, tworząc tornado. Stany Zjednoczone to olbrzymia przestrzeń, wskazując palcem z zamkniętymi oczami na mapie USA, raczej nie trafisz na jedno z miast, które łącznie zajmują zaledwie 3% powierzchni kraju. Tak jak twój palec, tornado też ma większe szanse na zahaczenie o obszar wiejski niż o teren zabudowany. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby trąba powietrzna nawiedziła duże miasto. To wyłącznie kwestia przypadku. Kolejnym mitem jest to, że widok leja kondensacyjnego wcześniej ostrzega przed tornadem. Ulewny deszcz może skutecznie przysłonić charakterystyczny wir i ujrzysz tornado dopiero, gdy jest już nad tobą. Lepiej zaufać słuchowi. Na obszarach zagrożonych tornadami zamontowane są specjalne syreny ostrzegawcze. Bardzo wcześnie można też usłyszeć niskie dudnienie, przypominające nieco odgłos zbliżającego się pociągu. To niechybny znak, że nadciąga katastrofa. Niektórzy wierzą, że tornado nieodmiennie poprzedzają zielonkawe chmury, ale to nieprawda. Owszem, zielone niebo zapowiada silną burzę, z której może, ale nie musi, powstać tornado. Na filmach, zwłaszcza katastroficznych, można zobaczyć, jak podczas trzęsienia ziemia rozstępuje się, a do przepastnej czeluści wpadają samochody, budynki albo wręcz całe miasta. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Przy naprawdę silnych wstrząsach w podłożu faktycznie mogą utworzyć się szczeliny, ale nie szersze niż metr. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów jest to, że piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce. W Empire State Building błyskawice trafiają co najmniej 25 razy do roku. Czyżby ktoś przenosił wieżowiec z miejsca na miejsce? Wyładowanie elektryczne dąży do ziemi najkrótszą i najlepiej przewodzącą drogą, dlatego zwykle dociera do najwyższego punktu w okolicy. Słyszałeś też pewnie, że telefony komórkowe oraz biżuteria przyciągają błyskawice. Nic z tych rzeczy. Nie ma żadnych naukowych dowodów, że przedmioty osobiste zawierające metal przyciągają błyskawice. Oczywiście, tak czy inaczej, nie powinieneś spacerować podczas burzy, czy to z komórką w dłoni, czy bez.
Tsunami kojarzy nam się z ogromną ścianą wody załamującą się na brzegu. W rzeczywistości wygląda to często inaczej. Fala gwałtownie się podnosi, cofa, spiętrza ponownie itd., dopóki nie rozleje się po nabrzeżnej miejscowości. Klasyczną spiętrzoną ścianę wody tsunami buduje stosunkowo rzadko. Na zdjęciach i obrazkach Ziemia wydaje się idealnie okrągła, ale faktycznie jest nieco spłaszczona na biegunach. W naukowym żargonie jej kształt to nieregularna kula albo elipsoida obrotowa. Obrót planety wokół swojej osi wybrzusza nieco pas w pobliżu równika, co wynika z działania siły odśrodkowej. Zupełnie jak podczas jazdy na karuzeli. Zapytana o najwyższy punkt na świecie, przeciętna osoba odpowie Mount Everest. Ale jeśli liczyć od środka Ziemi, na pierwszym miejscu jest Chimborazo w Andach, którego szczyt znajduje się około 2000 metrów bliżej przestrzeni kosmicznej niż Everest. Jest to uwarunkowane bliskością równika, gdzie, jak wspomnieliśmy, wybrzuszenie planety jest największe. Płetwal błękitny waży tyle co 30 słoni, wydaje dźwięki głośniejsze niż odrzutowiec i pochłania 4 tony pożywienia dziennie. Ten gatunek wieloryba to największy organizm na świecie, a przynajmniej według powszechnej opinii. Prawdziwego rekordzistę znajdziesz jednak w oregońskim parku narodowym Mahler National Forest. Rosnący tam osobnik grzyba z gatunku opieńki ciemnej tworzy kolonię, która waży tyle co 20 płetwali. Rozciąga się na obszarze 900 hektarów, to tyle co 1500 boisk piłkarskich i liczy sobie tysiące lat. Jakiego koloru jest Słońce? No jak to? Żółte oczywiście. Jednak gdy spojrzeć na naszą gwiazdę z Księżyca albo z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, widać wyraźnie, że jest białe. Światło słoneczne przechodzące przez atmosferę odbierane jest na powierzchni Ziemi jako żółte albo czerwone. Do czasów Einsteina czas był uznawany za coś niezmiennego. Ogólna teoria względności ukazuje natomiast zjawisko dylatacji czasu w zależności od grawitacji. Im dalej od ośrodka dużej masy, tym szybciej mija czas. Tylko pomyśl, sąsiad z góry starzeje się szybciej niż ty. Różnica jest praktycznie niedostrzegalna, 270 miliardowych sekundy na metr. Więc nie ciesz się, że znalazłeś fontannę młodości, przeprowadzając się na parter. Powierzchnia naszej planety, choć zdaje się jednolita, jest rozbita na płyty dryfujące po oceanie płynnej skały, niczym pęknięta skorupka jajka na miękko. Ziemia pod twoimi stopami przemieszcza się o ponad centymetr na rok. To mniej więcej tyle, co tempo wzrostu paznokci u nóg. Każde dziecko wie, że największa pustynia na świecie to Sahara. Każde dziecko się myli. Od Sahary niemal dwukrotnie większa jest Antarktyda. Pustyni nie charakteryzuje brak deszczu, a brak jakichkolwiek opadów, w tym śniegu. Na lodowym pustkowiu Antarktydy istnieją regiony, które nie zaznały opadów od milionów lat. W innych częściach śnieg pada, choć niezwykle rzadko. Tu dochodzimy zresztą do kolejnego mitu, że w ekstremalnym zimnie nie pada śnieg. Antarktyda to niewątpliwie najzimniejszy obszar na Ziemi, a mimo to czasami tam śnieży. Przekonanie, aczkolwiek błędne, jest podyktowane realną zależnością. Mianowicie wraz z temperaturą maleje wilgoć powietrza, a bez wilgoci nie mogą powstać krople deszczu ani płatki śniegu. Dlatego też im niższa temperatura, tym mniejsze szanse na opad.